Dzień dobry, witam na pomyczowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa. Zniszczę w ten świąteczny poniedziałek, remisuję bezbramkowo z warszawską Polonią, ale więcej o samym przebiegu spotkania powiedzą na pewno trenerzy. Jako pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę, trenerze. Dzień dobry Państwu. No cóż, bardzo zamknięty mecz, bez wielu klarownych sytuacji. Myślę, że to my mieliśmy tą piłkę meczową, tą najlepszą sytuację w tym meczu do zdobycia bramki, ale no niestety jest ta jedna rzecz, która w piłce jest bardzo potrzebna, szczęście, które troszeczkę nas opuściło i w tych pojedynczych sytuacjach, kiedy możemy zrobić coś więcej, dać coś ekstra, trochę tego brakuje, bo tych samych dostarczeń piłki w pole karne było z obu stron dość sporo, ale takich sytuacji klarownych, takich, których moglibyśmy bardzo mocno oklaskiwać, albo strzały, albo parady bramkarzy, tego było dzisiaj bardzo mało. Ubolewam nad tym, bo myślę, że obie drużyny chciałyby grać w piłkę. Nie chciałbym się z tego czepiać, ale no, taka jest prawda. No, boisko dzisiaj nie pozwalało i nie pomagało praktycznie w niczym, bo każda próba zawiązania akcji na jednej ze stron, czy przez Znicza, czy przez nas, bo teraz dla mnie najważniejsza jest moja drużyna, powodowało, że trzeba było piłkę grać na 3, 4, 5 kontaktów, bo kotyr gonił kotyr. No ale takie są warunki dla obydwu drużyn. Szkoda, bo można było troszeczkę więcej dać kibicom, którzy dzisiaj się zgromadzili. Ja dziękuję bardzo mojej drużynie i tak jak mówię, szkoda, że zbieramy po tym jednym punkcie, ale ważne, że coś zbieramy. Ja wierzę w to cały czas, że za chwilę dla nas mocno słońce zaświeci i będziemy grali za 3. To jest dla nas najważniejsze, ale dzisiaj mamy ten jeden punkt, dopisujemy do tabeli i przygotowujemy się do następnego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz prosiłbym o ocenę przebiegu wydarzeń na boisku trenera. Bardzo proszę. Witam Państwa. Jeżeli miałbym coś zapisać do historii tego meczu, to chyba słupek i dwa stałe fragmenty gry po jednym z każdej ze stron. Tak jak trener wspomniał, no, ciężko było zauważyć jakieś sytuacje. Na pewno trzeba też podziękować kibicom, że licznie przybyli oglądać mimo świąt, spędzić ten czas z nami. Być może mogło być coś więcej dla nich widowiska, tak? Ale obydwie drużyny wiedzą, jaka jest sytuacja, tak? I ważne punkty są, nawet jeżeli remis dla każdego z tych zespołów też jest cennym dorobkiem punktowym, tak? Patrząc na tabelę, dalej trzymamy 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. To dla nas jest ważne, dla zawodników, żeby też mentalnie już przygotowywać się do następnych spotkań. Wiemy, że za chwilę mamy kilka ciężkich spotkań u siebie i będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Jeżeli to, co trener powiedział do boisk, no, od rana wszyscy robili, co mogli, żeby doprowadzić boisko do lepszego stanu, no, ale to było wszystko, tak? Nie dało się więcej zrobić, żeby doprowadzić do, dla zawodników, zapewnić im lepsze warunki do gry. I jakbym miał coś powiedzieć jeszcze dodatkowo na temacie pogody, to wiem, że zawodnicy dali z siebie wszystko mimo ciężkich warunków pogodowych, bo widać było z obu zespołów determinację i gdzieś tam na koniec meczu widać było duże zmęczenie zawodników. No, teraz już skoncentrujemy się tylko na przyszłym spotkaniu ze Stalą Rzeszów. Cały tydzień będziemy pracowali, żeby jak najlepiej wypaść w tym meczu i zdobyć 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Zatem szybkiego, bezpiecznego powrotu do domu, trenerze. Dziękuję bardzo. A gospodarzom powodzenia Państwu dalszego świętowania. Dziękuję.